Znowu dostałem bramkę rzutu różnego 11 na 6 stronę bramką w samym fragmencie gry. No i co muszę powiedzieć? Dostajemy w 10 minucie. Zamiast my prowadzić grę, to musimy się my atakujemy i dostajemy bramkę. No to po prostu to jest. Nie mogę po prostu. Nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu to jest hańba. To co my robimy, po prostu wstyd przed kibicami, wstyd w ogóle pokazać się na lubinie. To co robimy, to jest po prostu hańba. Tak mówią kibice, że hańbimy ten klub. Tak naprawdę jest, bo to jest nieporozumienie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Mamy przykładowo napastników i mamy trzy piłki takie, nawet nie stuprocentowe na bramkę przez całe 90 minut. Też o czymś świadczy. Ja nie chcę ani krytykować, ani coś, bo mamy zespół, który dopiero się buduje, bo niektórzy budują zespół w 2 lata, my zbudowaliśmy taki, a nie inny zespół w 2,5 miesiąca, też o czymś świadczy. Coś jest nie tak, nie możemy po prostu grać tego, co potrafimy. Wychodzimy na mecz sparaliżowani, jakaś taka chora atmosfera jest, że nie wiem, co się dzieje, ale myślę, że zmiana trenerem, że tutaj będzie tym punktem takim wyjściowym. Ja powiedziałem sobie po pół roku, będąc już, tak powiedzmy, w cudzysłowie w starym motorze, gdzie było bardzo ciężko, wiadomo, spraw organizacyjnych i innych. Ja sobie powiedziałem, chciałbym dalej po prostu tutaj grać, mimo że były inne. Mówię, mnie to nie zaraża, bo ja jestem taki, że lubię ciężką pracę. Niestety może to nieraz na boisku nie widać, bo każdy piłkarz jest także człowiekiem, także ma swoją psychikę. Niestety jest tak, że w każdym meczu po 2-3 bramki, no to jest coś jest nie tak, także no. Ja na pewno się nie zrażę i tak długo będą tutaj po prostu zrażą do dzisiaj, żebym został tak według tego cały czas.